Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam serdecznie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej na kolejnym studium biblijnym pod tytułem Być i Czynić. Serdecznie zapraszam do udziału. Tak jak zwykle jest, z nami dzisiaj grupa osób, które będą starały się wraz ze mną udzielić odpowiedzi na ważne pytania dotyczące tematu, który dzisiaj omawiamy. A są z nami dzisiaj Asia, Stanisław i Leszek. Ja nazywam się Łukasz i serdecznie zapraszam do udziału. A w tej chwili, ponieważ będziemy otwierać Słowo Boże, zaczniemy jak zwykle od modlitwy. Bardzo proszę. Ukochany nasz Panie, pragniemy Ci z całego serca podziękować za to, że mogliśmy się tu spotkać i pragniemy zaprosić Cię do siebie, abyś otworzył nasze serca i umysły na Twoje Słowo, które jest dla nas mocą i życiem. Oczyść nasze serca, aby Twoje Słowo trafiało do nas i pomagało zmieniać nasze życie i abyśmy mogli tu wzajemnie się zbudować. W drogim imieniu Pana Jezusa o to prosimy i dziękujemy. Amen. A zatem być i czynić. Tekst pamięciowy, który zwykle odczytujemy na początku naszego studium, jest zapisany w liście Jakuba 1:22. Brzmi on następująco. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. A zatem, krótko malując obraz dzisiejszego studium, będziemy mówić o tym, jak ma się kwestia bycia chrześcijaninem do aktywności jako chrześcijanin. Czyli w jaki sposób z jednej strony powinniśmy się my czuć, a z drugiej strony jak powinno się to przekładać na nasze postępowanie wobec innych. Czemu jest to istotne? No stąd, że w chrześcijaństwie jednym z większych problemów jest kwestia właśnie tego, gdzie jest granica pomiędzy nazywaniem siebie chrześcijaninem, a wykonywaniem, robieniem pewnych rzeczy, które z gruntu powinny tego chrześcijanina definiować. I ponieważ jest to płynna granica, chociaż wydaje się, że Słowo Boże ją rysuje dosyć dokładnie, będziemy starali się właśnie dzisiaj ją sobie naświetlić. A zatem przejdźmy do jednego z ważniejszych aspektów tego naszego studium dzisiejszego, dotyczącego tego, kim jesteśmy jako chrześcijanie. Mamy taki ciekawy tytuł: Poznaj swojego wroga. Ja bym to może bardzo przewrotnie nazwał, czy możliwe, że ten wróg to jest tak naprawdę wyimaginowany przyjaciel. Popatrzmy, zanim odpowiemy sobie na to pytanie, na tekst, który jest zapisany w liście Jakuba. To jest pierwszy rozdział i tam wiersz 23 i 24. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł, i zaraz zapomniał, jakim jest. Tak. Mówi się, że każdy człowiek ma jakiegoś wroga. Ciekawe jest bardzo, w jaki sposób Jakub rysuje nam obraz tego wroga, tej osoby, która jest w jakiś sposób naszym przeciwnikiem. Kto to tak naprawdę jest? I dlaczego jest to nasz wróg? No, największym wrogiem jesteśmy my sami. Jeżeli chodzi o naszą konsekwencję postępowania, naszą odpowiedzialność i tak dalej, nasze deklaracje są bardzo często tylko słowne, a życie polega na praktyce, konkretnym działaniu. I Jakub stara to uzmysłowić wszystkim chrześcijaninom, że jeżeli jesteśmy naśladowcami i chcemy być naśladowcami Chrystusa, Jego uczniami, to w końcu powinniśmy również wykonywać to, o czym on mówi, prawda? Mhm.
A dlaczego w tym miejscu pojawiają się jeszcze takie dwa ciekawe wątki? Jakub wspomina też o odbiciu, czyli o lustrze, to jest jedna rzecz. A druga mówi o kwestii pamięci albo niepamięci, czyli zapominaniu. Dlaczego to jest tak istotne? Czemu mówi o tym właśnie w kontekście naszego stosunku do samego siebie, czyli tego wyimaginowanego dobra, czy też szlachetności, która w rzeczywistości nie znajduje potwierdzenia? Co to lustro, to odbicie ma tak naprawdę oznaczać? Tym lustrem dla chrześcijanina jest chyba przede wszystkim prawo Boże, prawda? Jak wiemy to z reguły. No i nie wystarczy tylko wiedzieć, jak należy czynić, postępować i tak dalej, ale być wykonawcą tego. Po prostu zastosować to w konkretnym, codziennym działaniu, żeby to się stało po prostu naszą naturą. Żebyśmy się nie zastanawiali ciągle, aha, ja muszę tak zrobić czy inaczej, tylko po prostu, jeżeli będziemy to powtarzać, no to później będzie to takie naturalne. Jeżeli staramy się tylko zachowywać zakon, to w którymś momencie tak czy siak zapominamy, jeżeli nie mamy go przed swoimi oczami, a wiele rzeczy sprawia, że możemy zapomnieć. Natomiast jeżeli mamy coś, tak to się mówi potocznie, w sercu, to tego nie sposób zapomnieć. To wypływa samo z siebie, więc postępowanie wtedy według zakonu jest niczym bardzo proste, niczym trudnym. Czyli w tym miejscu właściwie można by powiedzieć, jest napisane, że człowiek powinien szukać źródła wiedzy, informacji, które go w jakiś sposób natchnie do tego, jak powinien postępować. Dlatego, że to, na co patrzy na co dzień, albo to, jak myśli, może być mylne. A propos tej mylności, mamy dwa przykłady bardzo ciekawe. Jeden z nich bardzo znany to przykład pewnego bogatego młodzieńca, który przychodzi do Jezusa. Chce się go spytać o to, co ma jeszcze zrobić, żeby być zbawionym. Czyli innymi słowy, czuje się całkiem dobrze. Uważa, że spełnia właściwie wszystkie swoje powinności, jest człowiekiem sprawiedliwym, postępuje dobrze i rzeczywiście Jezus na początku potwierdza, jak czytasz w prawie, tak? No, czytasz, że to masz robić, a tego masz nie robić. I on odpowiada, wszystko to czynię od młodości swojej. Ale potem Chrystus sięga nieco głębiej i mówi, jest jeszcze jedna rzecz. I pokazuje to prawdziwe odbicie, tak? I pokazuje charakter, który nie był temu człowiekowi do końca znany. Drugi przykład jest ciekawszy, bo w tym miejscu jest to ktoś, kto chodził z Chrystusem przez 3,5 roku. I to może już odczytajmy. Jest to Ewangelia Mateusza, 26 rozdział i tam wiersze od 33 po 35. Jeżeli cię mogę prosić. A odpowiadając, Piotr rzekł do niego: choćby się wszyscy zgorszyli z ciebie, ja się nigdy nie zgorszę. Rzekł mu Jezus: zaprawdę powiadam ci, że jeszcze tej nocy, zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Rzecze mu Piotr: choćbym miał z tobą umrzeć, nie zaprę się ciebie. Podobnie mówili i wszyscy uczniowie. Człowiek jest, mnie się wydaje tutaj, że człowiek jest bardzo pewny siebie i nieraz składa deklaracje z góry, myśląc, że jest w stanie to wykonać i będzie wszystko okej. Tak było z tym młodzieńcem. On był formalistą z jednej strony. Rzeczywiście, według prawa był w porządku, ale jeżeli chodzi o motywy tego działania, to zupełnie nie rozumiał ich. I myślał, że przestrzegając te, zasługuje u Boga na specjalne jakieś profity, nie mówiąc już o zbawieniu, prawda? Ale Chrystus mu powiedział, słuchaj, motywy są ważniejsze, ponieważ to świadczy o twoim charakterze, o tym, jaki masz stosunek do tego, czy do ludzi w ogóle. No i tu się dał przykład, no to jeżeli jesteś taki w porządku, wszystko, sprzedaj, co masz, oddaj, rozdaj i idź za mną i mnie naśladaj. No i powstał problem. Tak. Pozbycia się właśnie tego. Czyli Chrystus tak naprawdę ujawnia wewnętrzne motywy, te ukryte rzeczy. To jest bardzo ciekawe. I właściwie bardzo podobną rzecz robi z Piotrem, bo Piotr mówi, ja się ciebie nigdy nie zaprę, czyli używa bardzo mocnego słowa. Chrystus mówi, zaprawdę powiadam ci, że za chwilę się zaprzesz. Że się zaprzesz i to po trzykroć.
Ja chciałem do tego dołożyć, że to nie jest tylko przypadłość Piotra, czy tego młodzieńca, o którym wspominaliśmy wcześniej, bo w tym wersecie tutaj jest napisane, że tak podobnie mówili i wszyscy uczniowie. Co się stało, kiedy przyszli ludzie, którzy chcieli pojmać Chrystusa? Oni pierzchli. Byli tak, zaparli się jak prawie praktycznie podobnie jak Piotr. Czyli tak jakby nie znali samych siebie. Nie wiem, czy dostrzegacie ten problem. Byli pewni siebie na tyle, na ile siebie znali, że mogą gwarantować, tak? Mogą położyć swoją rękę. Okazuje się, że to ich własne ja, nieznane, niezbadane, tak? Było w rzeczywistości źródłem ich nieposłuszeństwa, lęku, tchórzostwa nawet, tak? I niewierności. Myślę, że postawa Piotra tutaj idealnie też pasuje do nas, dlatego że w sytuacji takiej, kiedy jest wszystko w porządku, nam się wydaje, że tak jak Piotrowi, prawda, wydawało mu się, że on nigdy się nie zaprze Pana Jezusa. Natomiast w sytuacjach ekstremalnych, kiedy coś się dzieje, kiedy przechodzimy doświadczenia bądź próby, no wtedy wychodzi takie prawdziwe nasze ja i nasz charakter, bo bardzo często strach powoduje, że nasze reakcje są zupełnie inne niż w sytuacjach, kiedy jest wszystko w porządku. I myślę, że postawa i tutaj postępek Piotra był właśnie spowodowany strachem, którego on wcześniej, kiedy z Panem Jezusem rozmawiał, nie czuł po prostu. Tak, bo dopóki był Chrystus blisko, to po to się czuł bezpiecznie i polegał na nim jak na Ojcu. Kiedy zabrakło tej siły, okazało się, że jest całkowicie sam. Popatrzmy na kolejny ważny punkt. Być wykonawcą. Być, a zarazem wykonywać. Ciekawe jest to, że Jakub łączy te dwie rzeczy ze sobą i stawia je na równi, mówiąc, że tak naprawdę one są nierozłączne. To znaczy, że jeżeli jesteś, to powinieneś przez swoje życie dowieść, że jesteś, tak? Jeśli mówisz, a twoje życie tego nie pokazuje, to znaczy, że to, co mówisz, jest nieprawdą albo wyimaginowanym faktem na swój własny temat. Te dwa przykłady, które przed chwilą omówiliśmy, były takim właśnie dobrym przykładem nieznajomości swojego własnego ja i niewykonywania tego, czym się człowiek sam w swoich własnych oczach uważał. Mnie się też wydaje, że Jakub pisze normalnie o stylu życia nacechowanym posłuszeństwem, a nie tylko po prostu przestrzeganiem reguł i zasad. Bo jeżeli my rozumiemy i przyjmujemy coś i zgadzamy się z tym, akceptujemy, to będzie naturalne. Ale jeżeli będziemy traktować prawo, które nam coś pozwoli osiągnąć, coś uzyskać, to będziemy się starali tylko go przestrzegać formalnie, jak już wcześniej wspomniałem. I to jest właśnie bardzo drobna różnica z jednej strony, ale bardzo istotna. Ja chciałem tutaj podkreślić przy okazji, że chrześcijaństwo jest taką niezwykłą religią, bardzo mocno różniącą się od pozostałych. Choćby w tym względzie, że akcentuje zarówno tą stronę duchową, jak i tą, jak powiedzmy, tą fizyczną. Praktyczną. Tak. Bo zauważmy, że niektóre filozofie do środka, przemyślenia, kontemplacja, mistycyzm idą w tym kierunku. Niektóre wręcz przeciwnie, uczynkowość na pierwszym miejscu i to prowadzi mnie do doskonałości jakiejś tam, do czegoś. A chrześcijaństwo nie. Chrześcijaństwo i jedno, i drugie musi być. Tak. Jesteśmy istotami, które są zarówno fizyczne, jak i duchowe, jak i nasza osobowość, ja, to jest duchowa rzecz. Nie? Tak. Czyli to wyzwanie, jakie nam stawia Bóg, jest bardzo wysokie. No, nawet czas, czy też gramatyka wykorzystana wskazuje na to, że jest to pewien proces, który powinien trwać. Nie jest to akt jednorazowy, tak? Czyli, że to wykonywanie powinno być jakby pewnym nastawieniem umysłu, że człowiek, ponieważ mówi, że jest chrześcijaninem, to powinien na co dzień patrzeć na swoje własne życie właśnie od takiej strony. Sobie nie do końca ufać, a raczej szukać zaufania w Chrystusie i chcieć robić rzeczy z Chrystusa, a nie z samego siebie. Chrystus nawet dał przykład
tego drzewa owocującego, że drzewo wydaje owoce. I oczywiście jabłko będzie wydawało jabłka, gruszka, gruszki i tak dalej. I to jest istotne, żebyśmy rozumieli, czy my też wydajemy owoce i takie, jakie trzeba, jako chrześcijanie. My jesteśmy nazwani chrześcijaniem, prawda? Czyli chrześcijańskie po prostu musimy uczynki spełniać, żebyśmy mogli być nazwani w ten sposób. Jakie to są owoce? Popatrzmy sobie dokładnie na kilka przykładów. I tutaj zajrzymy do Ewangelii Łukasza, 6 rozdział. Może będę prosił ciebie, Leszku, o czytanie. Łukasza 6 rozdział i tam 27 i potem od 29 do 31. Ale wam, którzy słuchacie, powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Temu, kto cię uderzy w policzek, nadstawi drugi, a temu, kto ci zabiera płaszcz i sukni, nie odmawiaj. Każdemu, kto cię prosi, daj. Od tego, kto bierze, co twoje, nie żądaj zwrotu. A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy. A jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, jakąż wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. Jeśli bowiem dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy to samo czynią. Zobaczcie, jaki niezwykle wysoki standard wykonywania stawia nam Jezus. Tak? On nie mówi o tym, żebyśmy robili półśrodki, półkroki, chociaż jesteśmy jako ludzie w tym niestety specjalistami. Umiemy sprawiać całkiem dobre wrażenie i sami we własnych oczach czasami postrzegamy pewne półśrodki jako środki całkiem szlachetne. Chrystus mówi, nie tędy droga. Powinniście robić rzeczy, które dla tego świata będą wprost absurdalne. Dla was samych też. No bo kto z nas mógłby się w jakiś sposób pogodzić ze zdroworozsądkowym podejściem do takiego postępowania? Ono nie jest zdroworozsądkowe. Ono musi przechodzić rzeczywiście nie od człowieka. Ale Chrystus był przykładem. To nie były słowa. Całe jego życie, całe jego postępowanie potwierdzało to. I oni byli świadkami, widzieli to i mogli, i Chrystus był wiarygodny przez to. I oni nie mogli powiedzieć, a bo ty tylko to możesz, a my już tego nie możemy. On wskazywał, że on może, wskazywał drogę, dlaczego on może, mówi, gdzie macie iść, udać się, skąd ma się czerpać moc do pokonywania pokus, do tego, do tamtego. I on rzeczywiście był bardzo wiarygodnym, prawda? Tak jak nauczyciel nie tylko bazuje na teorii i tak dalej, jak widzą uczniowie, że w praktyce on też tego realizuje, zupełnie inaczej przyjmują jego nauki, prawda? Mi się jeszcze wydaje, że niestety no, nasza natura jest grzeszna i kiedy nie będziemy patrzeć na Jezusa, no te wszystkie rzeczy nie wyjdą nam po prostu. I za każdym razem będziemy ponosić jakąś klęskę i myślę, że Pan Jezus tutaj pokazał nam, że On też był jedno z Ojcem. W związku z tym po prostu pokazuje nam, że dzisiaj my również musimy mieć łączność z Nim po to, żeby mieć siłę pokonywać wszelkiego rodzaju pokusy i przeciwności. Nie z siebie sami, tylko w łączności z Panem Jezusem. Tak. Myślę, że nawet z siebie sami chyba nie bylibyśmy w stanie. Nie wiem, jak wy to postrzegacie, ale jak człowiek sam bez przymuszenia się siebie mógłby tak postępować? To się kłóci z naszym poczuciem sprawiedliwości. Jak można obdarzać dobrymi uczuciami kogoś, kto chce nam zrobić krzywdę, tak? Jak można w jakiś sposób zgadzać się na jawną niesprawiedliwość i mówić, że wszystko jest w porządku, a nawet się zgadzać na jeszcze kolejny krok niesprawiedliwości. Chrystus mówi, zwalczajcie zło dobre, tak? Ja bym powiedział, że jeżeli ktoś był zakochany, to wie, jak to jest. Że wtedy nie ma znaczenia, nawet jeżeli ta druga strona całkiem źle postępuje względem ciebie, to i tak nie jesteś w stanie przemóc się, żeby ją nienawidzieć. Choć czasami mówią, że to jest taka jakaś bliska ta droga, ale powiem szczerze, że jeżeli to jest naprawdę prawdziwa miłość, a nie tylko taka, którą my sobie tworzymy na własny użytek, bo to wtedy takiej sytuacji nie ma. Nie ma możliwości, aby tej drugiej osobie źle czynić.
Miłość jest jedyną bronią, jedynym środkiem, przy którym człowiek jest bezradny. Wytrąca każdy miecz, każdy inną broń, ponieważ normalnie nie możemy coś czynić komuś, kto nie czyni dobrze. To jest po prostu też wbrew naturze. Bóg jest miłością i jednak tą miłość nam wszczepił w naszą naturę, mimo że ona jest upadła, prawda? Tak. Powiedzieliśmy sobie, że zakon jest lustrem. I rzeczywiście apostoł Paweł wskazuje na to, że prawo Boże jest takim zwierciadłem naszego charakteru. Czyli czas, który poświęcamy na myślenie o tym, o Bożym prawie, powinien w jakiś sposób nam pokazać, kim jesteśmy. Chociaż nie jest lekarstwem, jest tylko daje nam tylko diagnozę. Ale co ciekawe, Jakub pisze też o tym w 27 wierszu pierwszego, w 25 przepraszam, wierszu pierwszego rozdziału, że jest to zakon albo doskonały zakon wolności. I co ciekawe, tutaj też cytuję pewne teksty już ze Starego Testamentu, ale w podobny sposób pisze apostoł Paweł. Otwórzmy drugi list do Koryntian 3, 17 i 18. Zakon wolności. Przeczytajmy, bardzo proszę. A Pan jest Duchem, gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. My wszyscy tedy z osłoniętym obliczem, oglądając jak zwierciadle chwały Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz chwały chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. I jeszcze Rzymian 8, 2 i 4. Bardzo będę prosił. Bo zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił Cię od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Jak to możliwe, że zakon, który jest swego rodzaju kodeksem, prawem, który zawsze nas w jakiś sposób wiąże do pewnego postępowania, zarówno apostoł Jakub, jak i apostoł Paweł nazywają zakonem wolności, tak? W tym miejscu też czytaliśmy w tym drugim tekście na temat wpływu Ducha Świętego albo tego, do czego jest tam ten wpływ Ducha Świętego potrzebny właśnie w kontekście wierności zakonowi. Co oznacza tak naprawdę to prawo wolności w tej sytuacji? Jak mamy to rozumieć? Zakon ducha i zakon ciała tu jest przedstawiony jakby tego. Zakon ciała, ja to rozumiem jako naszą naturę grzeszną, która jest wbrew temu wszystkiemu. I my jako upadeni jesteśmy w stanie czynić. Potrzebujemy czegoś nowego. Potrzebujemy mocy, która by sprawiła, żebyśmy jednak tak postępowali. Mhm. I tą mocą jest Duch Święty. Jeżeli będziemy tylko polegać na tym, co czytamy i co jest powiedziane, co należy wykonywać, no to będziemy mieli problemy. Natomiast jeżeli przyjdziemy do Boga i powiemy, Boże, zmień mnie, moje serce, które jest brudne, oczyś i spraw, żebym normalnie, w naturalny sposób wykonywał to wszystko i wtedy to jest zakon ducha. Podlegam Bożemu Duchowi. I to jest istotne dla każdego chrześcijanina, żeby zrozumiał, że sam z siebie niestety nie wygra z żadną pokusą, nie będzie przestrzegał właściwie żadnego przykazania. Mi się jeszcze wydaje, że właśnie prawo jako czyste prawo prowadzi nas do tego, żeby pokazać nam dosłownie naszą grzeszną naturę. To, że jacy jesteśmy. No niestety jesteśmy grzeszni. Natomiast zakon ducha prowadzi nas do Jezusa, a tam znajdujemy łaskę, miłosierdzie, przebaczenie i wydaje mi się, że to też może o to chodzić. Czyli z jednej strony prawo, pokazując nam tak naprawdę, kim jesteśmy, obnażając nasze prawdziwe ja, jeżeli się tego nie boimy, pokazuje nam niezwykłą potrzebę tego zakonu ducha. I prowadzi nas do wolności w Chrystusie. Nie przez złamanie tego prawa, tylko przez szukanie z jednej strony usprawiedliwienia, łaski, a z drugiej strony siły, aby chcieć i aby wykonywać w Chrystusie. Tak? Sam zakon nie jest w stanie ani oczyścić, a tym bardziej zbawić, prawda? To wszystko znajdziemy w Jezusie Chrystusie. I właśnie jeżeli
Duch Boży, to jest Jego Duch przecież w końcu, tak samo Jezusa Chrystusa, jest w nas, zamieszka, nie ma żadnych problemów. Tak, otwórzmy w kontekście właśnie tego fragmentu też jeszcze jeden inny, ciekawy bardzo fragment Pisma Świętego, mianowicie przypowieści Salomona, 4 rozdział i tam wiersz 5 i 6. Nabywaj mądrości, nabywaj rozumu. Nie zapominaj słów moich ust i nie uchylaj się od nich. Nie zaniechaj jej, a będzie cię strzegła. Ukochaj ją, a zachowa cię. W tych słowach, wiecie, ja często lubię je cytować, dlatego że jest tak naprawdę bardzo praktycznie wymienione, co człowiek robi, żeby tego prawa wolności i jego skutków nie zastosować. I rzeczywiście Salomon podaje nam właściwie kilka takich bardzo prostych sposobów, ale one naprawdę takimi są i my z nich bardzo powszechnie korzystamy, bo jest napisane, żeby się od nich nie uchylać, prawda, co jest działaniem wynikającym z naszego wyboru, żeby nie zapominać, prawda, żeby nie zaniechać, czyli nakład człowiek dobrze rozpocznie, ale po jakimś czasie się zniechęci, przejdzie mu cała siła, czyli żeby trwać w tym czuwaniu. I wreszcie, żeby ukochać, czyli to jest ten światły cel poszukiwania prawa wolności, żebyśmy pokochali Boga i to, kim On jest. Czy chrześcijanin może być bezużyteczny? To bardzo dobre, wydaje mi się, pytanie i wydaje się też, że Jakub ma na ten temat całkiem sporo do powiedzenia. Popatrzmy na kilka tekstów, zarówno z samego listu Jakuba, jak i też wypowiedzi Jezusa i apostoła Pawła. Może wiersz 26 i 27, cały czas w pierwszym rozdziale listu Jakuba. Ja bym tutaj dodał jeszcze, że każdy może być bezużyteczny, nie tylko chrześcijanin, prawda? I to jest problem, żeby właśnie stać się użytecznym. Spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, na czym ta bezużyteczność ma zdaniem między innymi Jakuba właśnie polegać. Bardzo proszę Jakuba 1:26-27. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to, nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Patrzmy teraz na Mateusza 25 i wiersze 35-36. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. I później jest pytanie, kiedy my żeśmy to czynili wszystko, prawda? Mhm. I to świadczy o tym, że oni to robili jako rzecz taką naturalną, niewyróżniającą, uważającą, że to nie jest powodem do wyróżniania nikogo, ani tak. Ich, ani tego. Bo pytali się, kiedy myśmy to uczynili względem ciebie. I jeszcze popatrzymy na list do Rzymian 12. Tutaj może tylko sam początek, 9-10 wiersz, bo to jest dosyć długi fragment. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem. Trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzając się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Tak. Widzicie, ta użyteczność definiuje się w praktyce. To jest bardzo ciekawe. I co jeszcze ciekawsze, wydaje się, że ani Jezus, ani Paweł, ani Jakub tej poprzeczki nie obniżają, tylko wciąż trzymają ten bardzo wysoki standard i mówią, prawdziwa użyteczność polega na tym, że objawiają się w was uczynki sprawiedliwości nie z was samych, ale z Chrystusa. Całe życie człowieka musi być praktyczne. Bóg stworzył człowieka do życia społecznego, nie indywidualnego. Mhm. I dlatego, żeby każdy mógł być szczęśliwy, to jeżeli będziemy mieli zawsze na względzie dobro innych, a nie tylko swoje,
i przedkładali nieraz te dobro innych nad swoje, wtedy nie będzie żadnych problemów. Takie będzie Boże Królestwo, które On chce przywrócić tu na ziemi, prawda? Bo takie istnieje we wszechświecie, tam gdzie inne istoty istnieją. Takie było, kiedy stworzył Adama i Ewę. Utraciliśmy, ale Bóg powiedział, że to, żeby człowiek mógł być szczęśliwy, musi stosować te zasady, bo inaczej sam siebie unieszczęśliwi. Jeszcze chciałam powiedzieć, że właśnie pomagając innym, jak gdyby bycie otwartym na innych, tak naprawdę nam jest samym potrzebne, ponieważ wszystko, co robimy dla drugiego człowieka, w jakiś sposób kształtuje nasz charakter, zabija nasze ego, nie skupia naszej uwagi na samych sobie i właśnie wydaje mi się, że Panu Bogu o to chodzi, żeby ten nasz charakter poprzez przechodzenie różnych doświadczeń w pomocy bliźnim kształtowało przede wszystkim nas samych. I to jest bardzo cenna lekcja dla nas wszystkich. Mam pytanie, bo wiecie, to bardzo pięknie brzmi. Mamy się modlić. Duch Święty nas będzie zmieniał na swój obraz i na swoje podobieństwo i objawią się w nas dobre uczynki. Pytanie, czy to tak wygląda w rzeczywistości? Bo wiecie, nie wiem jak wasze doświadczenie, ale moje jest nieco inne. Wcale nie jest to takie proste. Nawet czytaliśmy tutaj te fragmenty i zobaczcie, w Ewangelii Mateusza jest powiedziane, że były dwie grupy osób. Ta sama szansa, te same możliwości. Jedni coś zrobili, drudzy nic nie zrobili. Dla nich jakby niewielka różnica. Natomiast w liście na przykład Jakuba czytamy o tym, że powinniśmy okiełznać nasz język. Słowo okiełznać wskazuje na coś więcej niż tylko na bierność. A zatem co powinniśmy robić? Czy kwestia z naszej strony i decyzji, a z drugiej strony też przyjęcia jakiejś gotowości do poświęcenia? Służby. Czasami nawet dużego poświęcenia, walczy z samym sobą. Czy to jest część tego, co ma wydać owoc użyteczności? Czy powinniśmy uwzględnić właśnie to, że potrzebna jest nam walka z samym sobą? Jakub język przyrównuje do tego małego steru w okręcie czy na statku, który steruje całym statkiem. I tak samo jest w życiu. My nawet sobie nieraz nie zdajemy sprawy, że ten język wyrządza non-stop mnóstwo krzywdy i to naszym najbliższym nawet, prawda? I jeżeli nie będziemy, nie opanujemy go, nie będziemy w pewnym momencie lepiej ugryźć się, zamilknąć, przeczekać i dopiero wrócić po pewnym czasie, kiedy emocje ochłoną, kiedy jedna i druga strona będzie opanowana i wtedy dopiero mówi. I tak się dzieje. I to jest wielka sztuka i to o to trzeba naprawdę się gorliwie, żarliwie modlić, żeby Bóg dał człowiekowi taką umiejętność. Czy współżycia. To się kończy tylko na modlitwie, powiedz. No, doświadczenia również są istotne, prawda? I świadomość tego, że znów nawaliłem, znów upadłem. No, to będę próbował następnym razem i tak dalej, i tak dalej. Ale z pomocą Boga musimy zawsze o tym pamiętać. No ja myślę, że tak naprawdę znowu wszystko prowadzi nas do Jezusa. Że niestety nie będziemy w stanie z siebie wykrzesać nic dobrego dla bliźniego, jeżeli nie będziemy mieć łączności z Jezusem. To On nas uczy, jak mamy podchodzić do bliźniego, to On nas uzdalnia, obdarzając nas darami do tego, żeby pójść do człowieka lub dostrzec jego potrzebę. Bo tak naprawdę nasza natura właśnie jest taka, że my wszystko zagarniamy tak naprawdę dla siebie. Widzimy tylko swój czubek nosa i kiedy wszystko jest okej, to jest okej. Tak. Natomiast Jezus uczy nas tego, żeby widzieć potrzebę drugiego człowieka i to właśnie sprowadza się właśnie do Pana Jezusa, że tylko w Nim mamy jak gdyby tą najlepszą lekcję życia. Czyli z jednej strony Pan Jezus daje nam obietnicę siły, wzmocnienia do tego, aby zmieniać to swoje postępowanie. Z drugiej strony daje nam przykład wierności w pocie czoła, poświęcenia dla drugiego człowieka, walki z samym sobą, nawet czasami niedosypiania, niedojadania, po to, aby mieć czas
i poświęcić się dla drugiego człowieka. Ale też mówi w innym miejscu, że beze mnie nic uczynić nie możecie. Tak. I to jest też dla nas takie światło i takie czerwone światło, że tak naprawdę tylko On może nas uzdolnić. Mhm. On może dać nam chcenie i wykonanie tego. Bo właśnie nasza słabość jest taka, że my mamy zapał, natomiast bez Boga, bez Jezusa nie wytrwamy w tym na dłuższą metę. I nie możemy się skupiać tylko wyłącznie na zakonie, na uczynkach, tylko właśnie na Chrystusie, ale też z tą chęcią działania. I patrząc na Boga, to jest bardzo istotne, bo Bóg robi wszystko, jest zupełnie bezinteresowny. On nic w zasadzie od człowieka nie spodziewa się uzyskać. Wszystko robi bezinteresownie i chce, żebyśmy my też patrzyli na naszych bliźnich w ten sposób i też tak postępowali. No niestety, szatan był egocentrykiem. Kiedy my żeśmy upadli, poddali się jego wpływom, to również w nas jest i musimy albo zdecydować się, albo będziemy po jednej stronie, albo po drugiej. Jeżeli chcemy iść drogą szatana, nie ma problemów, bo to już jest z nas, jakby mówię, z natury. Ale jeżeli chcemy iść drogą Bożą, musimy skorzystać z pomocy. Dobrze, czy mamy też taki ciekawy tekst w liście do Hebrajczyków, to jest 12 rozdział, ja go tylko odczytam, 4 wiersz. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi. A więc też takie pojęcie, i to pisze apostoł Paweł, który przecież głównie tą naukę zbawienia z łaski przez wiarę jakby popularyzuje i pokazuje, że to jest podstawa zbawienia. Ale w tym miejscu mówi też o tym, że my musimy być zdeterminowani, że i modlitwa, i wola, ale nam potrzebne jest wytrwanie. My musimy chcieć, żeby Chrystus każdego dnia rzeczywiście z nami był. No bo tak to już jest, że wady charakteru, nasze słabości, możemy odkładać z nimi jakby walkę. Chrystus mówi, wszystko we mnie możecie. Ja mogę zmienić was także od środka, ale potrzeba wam w tym wierności, tak? Poszukiwania mnie. Jeżeli tego nie zrobicie, to zostaniecie dokładnie z tym, jacy byliście do tej pory. I gdzie byście się nie znaleźli, ten charakter wciąż będzie w was trwał. A Chrystus mówi, ja chcę, żebyście wzrastali. I wreszcie, kończąc, co tak naprawdę oznacza pojęcie nie z tego świata, nie tak jak ten świat? Wiecie, jest tyle różnych koncepcji. Są chrześcijanie, którzy uważają, że to oznacza konieczność odizolowania się w ogóle od innych ludzi, szukania doskonałości w jakimś takim, wiecie, w głębokiej modlitwie, w kontemplacji, w samotności, nawet czasami w zamkniętych celach, tak? Z drugiej strony można tak naprawdę powiedzieć, że Bóg nas stworzył do wolności, bo skoro to jest prawo wolności, to róbmy co chcemy, żyjmy jak chcemy, bądźmy ze wszystkimi i tak naprawdę nie ma żadnego problemu. Użyteczność, tak? Użyteczność. A ja bym tu jeszcze powiedział, że świat się kieruje zasadą brać i mieć, a Bóg się kieruje zasadą mieć i dawać. Tak. I to jest właśnie to, co nas Bóg chce, żebyśmy mieli i czynili. Ta zasada jest bardzo istotna, ale to jest bardzo trudne, jak wiemy, ale z Bogiem jest wszystko możliwe. Beze mnie nic uczynić nie możecie, Chrystus powiedział, ale ze mną wszystko, prawda? Tak. Pamiętajmy o tym. Jezus nam dawał przykład, prawda, jak te rzeczy z sobą łączyć. Z jednej strony miał czas dla Boga, modlił się, spędzał z Nim czas, uczył się, ale potem, kiedy przychodził świt, kiedy przychodził normalny dzień, Chrystus wstawał i szedł do ludzi. Czyli z jednej strony to, co otrzymywał od Boga, to bycie tak, tym prawdziwym chrześcijaninem, można by było tak to nazwać, to jest jedno, ale kiedy wstawał z kolan i szedł do ludzi, to szedł po to, aby czynić. Czyli jedno dopełnia drugie. Chrystus nam postawił bardzo wysoki standard. Standard, który tak naprawdę wydaje mi się jest czymś, co wymaga poświęcenia, modlitwy na całe nasze życie. I nigdy nie będziemy chyba na tyle doskonali, żebyśmy mogli powiedzieć, no już teraz jest całkiem nieźle. Człowiek zawsze będzie potrzebował stawać sobie kolejne
wezwania i mówić: Panie Boże, co dalej? Co dalej? Co mogę zrobić? Jak mogę być jeszcze bardziej użyteczny? Nawet jeśli będzie się to wiązało czasami z samozaparciem. Ale efekt jest ostateczny, rzeczywiście błogosławiony, bo będzie można powiedzieć o nas wszystkich, że jesteśmy chrześcijanami, którzy wydają dobry owoc. Nie z nas samych, ale wbrew nam samym. I to jest ta piękna nagroda, którą Pan Bóg nam obiecuje w wielu miejscach, kiedy mówi: bądźcie wierni, posłuszni, módlcie się i starajcie się. Bardzo dziękuję Wam za dzisiejsze studium, za udział, za bardzo ciekawe wypowiedzi. I teraz na koniec będziemy się modlić. Bardzo proszę Ciebie, Stanisławie, do modlitwy. Ukochany nasz Ojcze i Panie, dziękujemy Ci, że uważamy się za dziećmi, dziećmi Bożymi, Twoimi dziećmi, ale Ty poprzez Jakuba, szczególnie poprzez Jakuba, pokazujesz nam, jak praktycznie to ma wyglądać. I nie same deklaracje są istotne, ale po nasze postępowanie codzienne, nasze życie, nasz stosunek do bliźnich, do Ciebie, Boże, są dowodem na to, że przyjmujemy to, co oferujesz nam i chcemy wyżywać to, ponieważ takie jest Twoje królestwo. Tu na ziemi póki co duchowe, ale w przyszłości będzie to już normalne królestwo, normalne życie i chcemy tam się znaleźć. Dlatego przygotuj nas, Boże, Ty masz tą moc, Ty masz tą mądrość i uczyń nas godnymi, abyś się do nas przyznał, kiedy przyjdziesz po raz drugi. Amen. Amen. Dziękuję bardzo za udział w naszym dzisiejszym studium i serdecznie zapraszam na kolejny studium, który się odbędzie za tydzień. A dzisiaj to już wszystko. Pozdrawiamy z Bogiem.